Zobaczmy. W tym filmie kamerzysty to te zadania temu chłopakowi nie wydaje sam kamerzysta, tylko ja tam nie znam tego uniwersum, ten taki drugi. Ten taki drugi. Im zostały przedstawione zarzuty, ale dziś pojawiła się informacja, że jeden z nich trafi już teraz na miesiąc, zostanie aresztowany, że nie będzie mógł czekać na rozprawę w domu. Nie wiem dlaczego, czy sąd uznał, że będzie mataczenie. Dla drugiego też chcieli właśnie, żeby również został aresztowany, ale jednego z nich wypuścił. Ja byłem przekonany, że aresztowany zostanie na miesiąc ten, który wydawał te polecenia, nie? Że tam jakby kamerzysta, bo wiecie, kamerzysta jest cwany, że kamerzysta powie coś w stylu, ja byłem tylko operatorem. Tutaj w radioszczecin.pl, znaczy wierzę, że oni mają zweryfikowane informacje, jest napisane, że to kamerzysta trafia na miesiąc do aresztu, a tego drugiego wypuścili i będzie tylko dozór policyjny dla tego drugiego. Więc sam film bardziej obciąża tego. Ale skoro jednak kamerzystę zamykają na miesiąc, a tamtego wypuszczają, to wydaje mi się, że chłopaki się na tyle wystraszyli, że zaczęli po prostu obciążać kamerzystę, że to jednak on jest całkowicie właścicielem kanału, że to był jego pomysł. Więc no to z tego chyba już nie da rady się kamerzysta jakoś wygrzewać. On był zawsze cwany, zawsze jakoś dawał radę złożyć winę na kogoś innego, ale tutaj wydaje się na razie, że to zmierza do końca internetowej kariery kamerzysty. Przed zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzut psychiczne znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. I co do jednego podejrzanego, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, jednak na okres jednego miesiąca. Został przedstawiony zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną. Za to grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Podejrzewam, że skończy się na zawiasach, że na tyle kamerzysta weźmie sobie jakiegoś ogarniętego prawnika. Ale z drugiej strony, no on już kiedyś chyba za te SMS-y był karany, więc tu sąd może uznać, że to nie jest jakby pierwszy wybryk, tylko że ta osoba już wcześniej była karana, jeśli chodzi o kamerzystę. No zastanawiam się, jak to skończyć. Mnie zastanawia jedna rzecz, że jest takie kurwa poczucie bezkarności tych ludzi. Zobaczcie, jak Kruszwil ogólnie startował, bo potem się Wawrzyniak uaktywnił ze swoim kanałem, kurwa, im wszystko jak z płatka kurwa szło. Nagrywali mało ambitne filmy na starym kurwa patencie. To był na starym patencie. Dlaczego? Bo w tym okresie, jak oni startowali, to taki renesans kurwa przeżywał Testowiron, którego w internecie już kurwa nie ma od x lat. I na takim właśnie patencie szydzenia ze stereotypu takiego typowego Polaka, cebulaka, no zasadzie, o ty kurwa co, zupę wpierdasz, tak, ja wpierdam homara, nawet mi cię nie żal. No kurwa, pobudowali kanały, które miały kurwa, nie wiem, z 3 miliony subów, no, totalni, ja tego za dużo nie oglądałem, ale no bezapelacyjnie było to kurwa, no chodne to było. Było to chodne i to może było mało ambitne, może te filmy często były płytkie, ale ludzie to kupili, ludzie to kurwa oglądali. Potem zaczęli robić, potem no w sumie się jeszcze w międzyczasie Kubańczyk pojawił, czy tam kilka innych osób. No mieli kurwa paczkę taką git, jakieś płyty kurwa zaczęli robić. Ja nie wiem, czy platyny, kurwa, kamerzysta nie miał na tej płycie. No to są, kurwa, jakieś kolosalne pieniądze, nie? Są kolosalne pieniądze. Tłoczysz płytę, kurwa, za złotówkę, sprzedajesz ją za 6 dych i jest wybitnie. Jakieś tam merczek mieli, jakieś, no, setki milionów wyświetleń. Mega dużo pieniędzy, jak współpraca, to też pewnie były duże. I chuj.
Tylko no, problem było to, kurwa, że ludzko odstawali, no, że gówno zawsze będzie gównem. Ten się z tym pokłócił, ten odszedł, kurwa, potracili zasięgi, kurwa, zaczęli robić takie głupsze rzeczy, kurwa, na tym krużwiu, to chyba YouTube w ogóle usiadł, demonetyzował mu kanał. Ja nie wiem, jak to teraz, bo to nie jest osoba, z którą ja się zadaję. Podemonetyzowane wszystko, kurwa, zostało. Kamerzysta niby zrobił, kurwa, skok w bok, otworzył własną ekipę, ale zamiast robić jakieś, kurwa, rzeczy, które byłyby przyjemne, no bo nie mieli wystarczająco duży fanbase, żeby, kurwa, nawet no ten przysłowiowy basen, kurwa, z kulkami zapełniać, skakać do niego, bawić się w chowanego, robić daily, kurwa, i te wyświetlenia byłyby dużo gorsze. Nawet mogłyby być lepsze, bo nowy na rybek osób, które dostają swój pierwszy telefon, mogłoby coś takiego oglądać. To nie, kurwa. To najpierw jakieś dramy z Fagatą, jakieś, kurwa, nastolatki, nie nastolatki, jakieś wsadzanie... Nie, tu za chwilę, bo to jeszcze tego nie poruszył, ale widzę tytuł shota, to jakaś, kurwa, dziecęca pornografia, no kurwa, co to jest? Jakieś, kurwa, weź, zeżyj gówno. No kurwa, ile trzeba mieć IQ, żeby pomyśleć, że jak weźmiesz typa, który zje gówno, to kurwa będzie, to będzie syf, kurwa. To będzie, to nie wiem, no to zapytasz debila, kurwa, istnego debila. Słuchaj, jak internet może zareagować, jeśli nagrasz film, gdzie bierzesz jakiegoś ziomka, który je gówno za 500 zł. I może się nawet, może się za chwilę okazać, że to nie było gówno, bo być może było to na tyle ustawione, że to nie było gówno. Że w tych kamyczkach, kurwa, nie wiem, kawałki Nutelli, kurwa, bo może się tak okazać. Te jakieś cegłówki czy coś, to te cegłówki, kurwa, w rękach pękały. On nawet dobrze głową w to nie uderzył i pękały te cegłówki. Nie wiem, taplanie się w błocie, no kurwa, czy to jest jakieś hardkorowe, no nie wiem, czy to jest jakieś, kurwa, hardkorowe. Na pewno bezbeczne i takie lekkomyślne jest wchodzenie i namawianie kogoś do popełnienia wykroczenia w postaci, wiesz, wchodzi upierdolony błotem, zasyfiony w 10 osób, nagrywać jak w Biedronce, gdzie normalni ludzie, kurwa, kupują żywność, wpierdalasz bułkę i wychodzisz stamtąd. No, to akurat było nierozsądne. Zapytasz debila, no co się może wydarzyć? Wow, co się może wydarzyć? Jeszcze patrząc na tego typa, ja nie wiem, czy on ma stwierdzone jakieś choroby, ale patrząc na tego typa, ja bym sam się zastanawiał, czy... No jakiś taki delikatnie krzywy był, nie? Że tak powiem, że takiego sformułowania tutaj użyję. Nie wiem. To nie laska, która pomagała temu chłopakowi w ośrodku, to pewnie szłoby to pazem. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że nikt o tym nie mówił. Ten film, kurwa, na YouTubie wisiał 3 dni i to pokazuje, i to tylko i wyłącznie pokazuje, jak ludzie tak naprawdę mają, no niestety mają wypierdolone w tego chłopaka. Bo to co ja mówiłem, większość ludzi, którzy są wielce zbulwersowani, którzy są wielce, jak tak można? Nasze dzieci to oglądają? Większość z tych osób, to nie jest dlatego, że oni mają, jako, że to płynie z dobroci, tak? Że to płynie z empatii do chłopaka, tylko niestety, bo to by było okej, okay, nie? Widzisz, że kurwa kogoś kopią, to mówisz, proszę go nie kopać, tylko widzisz, że kopią, a ty mówisz, kurwa, co by tu zrobić, że ten, który kopał, można go, kurwa, podpierdolić, można go odpierdolić. I to widać, kurwa, w komentarzach. To nie jest tak, że o, żal tego chłopaka, bardzo źle zrobili, pomóżmy mu jakoś. Nie, to jest o, zrobił coś, za co możemy tutaj chłopu dopierdolić, to zróbmy to, ja zaskrywam. Ten film wisiał 3 dni w internecie, zanim ja pierwszy raz usłyszałem, że ten film był. Ja nie wiedziałem, że ten film był, a wiecie dlaczego? Bo nikt nie pisał, a jakby rzeczywiście to było takie bulwersujące, to, bo to miało setki tysięcy wyświetleń, więc ktoś to, kurwa, musiał zobaczyć. Ale jak już, no, do kogoś doszło, do pierwszej osoby, która rzeczywiście może była zbulwersowana albo chciała spijać z tego śmietankę, to zostało to poruszone. Potem film zleciał, po 3 dniach zleciał z YouTube'a, bo to była kwestia, no, efekt domino, nie?
efekt domino. Nie wiem, czy ten Bartek, który gra w szachy, jakoś mocno nie lobbował za tym, że halo, co tu się kurwa odjechało, bo coś na Twitterze widziałem. Nie wiem, kto był pierwszym. I nagle kurwa news aktualności polskiego YouTube'a. Po trzech dniach. Po trzech dniach nagle kurwa będziemy pisać artykuły. Ja już pomijam, że API News to takie turbo gówno jest, nie? To kiedyś ten fanpage, ogólnie strona trzymała poziom, bo rzeczywiście to była aktualności polskiego YouTube'a, ale od momentu, kiedy przyjęło to Get Hero, no to chyba widać, nie? Że ten fanpage służy do tego, żeby kurwa o jakichś nowinkach technicznych czasami napisać. Czasami jak się coś wydarzy na świecie, napiszą, a głównie to jest po to, żeby promować twórców Get Hero, bo do nich to należy, ale to whatever, nie? Niech każdy sobie ze swoimi... Tylko nie ma tej niezależności, nie? Nie ma tej niezależności. Ja się dziwię, kurwa, jak tragicznie można ten fanpage stronę prowadzić, bo kiedyś rzeczywiście to było coś ciekawego. Jeśli ktoś coś chciał wiedzieć o YouTubie, to mógł tam wejść. No, jest ogólnie tam chujnia. No i co? Wiecie, co jest najsmutniejsze? Bo być może ten chłopak, który do mnie ma, nie jest upośledzony. Bo ja nie wiem, czy on jest upośledzony, czy jest niepełnosprawny umysłowo. Nie wiem. Tego nie wiem. Więc ja tutaj w to nie wchodzę. Ja na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że tak. Tylko, że ty na pierwszy rzut oka też możesz powiedzieć, że jestem p***nięty i wiesz. I to jakiś biegły musi stwierdzić. I tu się kończy. Tu się kończy wojowanie. Bo tu się kończy wojowanie w tym temacie ludzi. Jeszcze przez 3 dni będę pisać, w więzieniu, coś tam, jak wyjdzie notka za miesiąc, wyjdzie kamerzysta, jakiś film nagra, może nie nagra, to zobaczymy, to wtedy znowu się uaktywnią i to najbardziej pokaże, że tak naprawdę nikomu nie zależy na dobru tego chłopaka, bo nikt nie walczy o to, żeby jakoś, kurwa, nie wiem, jakoś mu pomóc, czy cokolwiek. Nie, ludzie walczą, nie lubimy kamerzysty, jedziemy z nim. Ta dziecięca pornografia mnie jeszcze zastanawia. Kończy. Zastanawiam się. Zarzuty też zostały postawione tej dziewczynie. Ja nie wiem, ona tam psychofanka, jakoś ją tam nazywają. Ja na początku się zastanawiałem, nie, dlaczego, bo ona tylko siedziała, ale na sam koniec też dała temu chłopakowi zadanie. To nawet puszczę fragment. Słuchajcie. Jak to się odwraca? Dwa razy klikasz. Więc na pewno oni się będą bronić. Wiedzieliśmy, że on jest osobą niepełnosprawną. To pewnie będzie ich linia obrony. No, zastanawiam się, jak ta sprawa się skończy. Jest na tyle medialna, jest o niej głośno. Pokazówę zrobię. Przyspieszy. Ciekawe, ile będziemy musieli czekać na wyrok. Bo wiecie, wydaje mi się, że są dwie możliwości. Jeśli on zna kogoś, kto jest, nie wiem, jakoś kurwa wyżej postawiony, nazwijmy to jak chcemy. Wiecie, jak to jest czasami z celebrytami, z osobami wpływowymi. To będzie kurwa tak przemilczane, coś tam, jakiś kurwa śmieszny wyrok, nie wiem, prace społeczne. To dużo też od sędziego będzie zależeć. Tak mi się wydaje. Bo jest to idealna sprawa, żeby pokazówę taką pierdolnąć. Bardzo często, jak coś się dzieje po raz pierwszy na dużą skalę, to ktoś jest prekursorem w jakimś temacie, to mu dopierdolą, nie? Wydaje mi się, że albo to nic się nie wydarzy. Wydaje mi się, że też w zależności jak medialnie, jeśli ludzie o tym nie zapomną, to bym się nie zdziwił, jakby kurwa dostał jakieś losowe 5 lat, nie? Inne pytanie, czy potem na przykład w jakiejś apelacji tego nie... No i też pytanie, jakie rzeczywiste będą dowody, nie? Bo to też niestety, to że nam coś moralnie się wydaje, że jest niemoralne, to jest jedno, ale no, musi dojść do złamania prawa, nie? Też jest pytanie, bo to, że mówią, że on był gdzieś tam skazany, chociaż zresztą Kruszwil wyskoczył z Białkiem, że po dragach tam było jeżdżone. Ja nie wiem, czy jest jakieś SMS-y, czy coś, czy on odpowiedział karnie za cokolwiek. Ale jeśli tak, no to pan sędzia będzie mega wkurwiony, nie? Dobra, chłopcy jeździ po dragach,
każe jeść gówno niepełnosprawnemu, nagrała to w internet, jeszcze kiedyś okradał ludzi. Tutaj jakieś domniemane sprawy seksualne. O kurwa, tu się może posypać się może. To jest z polskimi sądami. Za miesiąc kamerzysta wyjdzie. Sprawa pewnie za miesiąc się nawet. Niekoniecznie wyjdzie za miesiąc. Mogą mu to przedłużyć, nie? Pewnie prokuratura chyba zawsze wnioskuje o to, żeby przedłużyć. Więc no. Tam nie odbędzie nawet pierwsze. Oczywiście, że nie. No ciekawy jest. Za miesiąc to się nic nie wydarzy. No, jeszcze będą zbierane dowody. No kurwa, wiecie, jak to w Polsce działa wszystko. Wiem, jak to się wszystko A jakby skończy. powiedzieli, że film był w 100% wyreżyserowany, też źle napisałeś. No ja nie wiem, no tak jak mówię, no, kurwa, ja jestem prawnikiem. Wydaje mi się, że kluczowe i dlatego go zatrzymali jest to, co powie sam ten ziomek. I wiecie, co jest najgorsze? Że jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy, to tak jak jedna strona, która zresztą siedzi, więc kamerzysta mu nie przyjdzie. Wiecie, to bardzo jest proste. Dobra, słuchaj, kurwa, jest źle, nie? Powiedz, że była reżyserka, jeśli by jej nie było, że była reżyserka, masz tu 50 koła, ale weź mnie nie zabić, nie? I wtedy on kalkuluje. No w sumie 50 koła. A z drugiej strony przez ten czas te osoby, które walczą teraz tak zaciekle o jego dobro, mu powiedzą, nie, wiesz, to bardzo niedobrze, w ogóle powiedz to, to i to. Fajnie by było, jakby po prostu prawda się okazała tutaj. Podobna opinia na temat tego chłopaka potwierdza, że nie ma świadomości swoich czynów czy coś takiego. Opinia od lekarzy. Z tego co wiem, no czy na razie to jest tylko przedstawiony ten zarzut, to poniżanie niepełnosprawnego. Ale z tego co wiem, kamerzysta został zatrzymany już na lotnisku. Jeżeli oni mu jakoś przetrzepią telefon, to mam takie informacje, że tam na jego telefonie to mogą naprawdę znaleźć rzeczy, które go obciążą znacznie bardziej niż ta sprawa. Tylko pytanie, czy oni ten telefon mu przetrzepią. I pytanie, czy na przykład on już na tyle się spodziewał, że jest grubo, że lecąc samolotem, tam jakoś ten telefon, te obciążające go rzeczy pokasował. Czy poświęcił temu czas, czy był zaskoczony ogólnie tym, że go zatrzymali na lotnisku? Tego nie wiem. No powiem tak, no iPhone'a mu nie przetrzepią, no. Bo kodów z pizdy nie wezmą. Apple takich rzeczy nie udostępnia. Jak się ma sprzęt, to można wszystko, można przelutować kość pamięci, z niej sczytać, zależy jak zależy na tym. Wiesz, ja ci powiem jedną rzecz. Ja jestem tylko jednej rzeczy pewny, że nie ma żadnego zabezpieczenia systemu, który jest nie do obejścia. Bo gdyby tak było, to żadne patche by nie wchodziły, żadne luki by się nie pojawiały. Nie ma rzeczy idealnych. Ale jak coś się wydaje idealne, to za chwilę wychodzi. No to ten proces technologiczny jest tak rozwinięty, tak zaawansowany, tak to idzie wszystko do przodu, że koniec końców no nie ma rzeczy niemożliwych. Ja uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie wiem, jaki jest ten pik, gdzie już kurwa będzie niemożliwe, ale codziennie się budzimy i się okazuje, że coś, co wczoraj było niemożliwe, dzisiaj już jest możliwe. No, dla chcącego nic trudnego. Pytanie, czy będą chcieli, czy ktoś chce na to poświęcać środki i tyle, nie? Ale no, zatem, no kurwa, no trzeba być down, kurwa, trzymać jakieś rzeczy na telefonie, na komputerze. Znaczy inaczej, bo ktoś tutaj o jakichś kurwa zdjęciach nieletnich, no kurwa. Trzeba być zjawem samym w sobie, żeby takie rzeczy posiadać. Ale no powiedzmy, że chcesz to posiadać. To jest tak jak, nie, teoretycznie nie powinieneś posiadać narkotyków. A dobrze wiemy, że spożycie jest duże. Tu se ktoś buźka przypali, tu se ktoś coś wciągnie. Nie mi to oceniać, czy to jest dobre, czy nie. No jest to nielegalne. Jest to nielegalne. No i chodziłbyś kurwa po ulicy
z dychą wciągania, no, no nie chodziłbyś. No. Nie wiem, ludzie inaczej, no też jeśli tutaj są zarzucane, bo są zarzucane, to nie jest potwierdzone, jakieś czyny pedofilskie, jakieś zdjęcia nieletnich, no to żeby coś takiego posiadać, trzeba być chorym, a ludzie chorzy, no są też dziwni, nie?